Jeżeli chodzi o jakby uzasadnienia, to one bywają bardzo różne. One dotyczą i problemu niewystarczającej koordynacji, to znaczy dyspozytorów, którzy nie mają pełnego rozeznania w zakresie tego, gdzie wolne łóżka są, a gdzie ich nie ma. Bo tutaj patrząc na system, który wdrożyliśmy, który ma informować właśnie centralnie dyspozytorów o tym, gdzie są wolne łóżka, ten system wymaga sprawniejszego zasilania właśnie z poziomu szpitali, bo dyspozytorzy mają końcówkę tego systemu, otrzymują informacje, ale otrzymują informację, która nie zawsze jest kompletna z punktu widzenia szpitala. Inne uzasadnienia takich sytuacji, które się, czy wyjaśnienia pojawiają, to jest kwestia przeprowadzenia dekontaminacji, czyli izby przyjęć bądź SOR-y mają przeprowadzoną dezynfekcję, której celem jest oczywiście odkażenie po osobie chorującej na COVID, ale mamy też do czynienia często z pewnym niezrozumiałym, że tak powiem, ukrywaniem tych łóżek, które faktycznie są dostępne, a niekoniecznie dyrektor czy kierujący jednostką chce tego pacjenta przyjmować. Dlatego będziemy chcieli tutaj zastosować rozwiązanie takie, powiedziałbym, bardziej obiektywne. Poprosimy wojsko o wsparcie w zakresie administrowania tą informacją o wolnych łóżkach. Tutaj będziemy zwracali się do pana ministra Błaszczaka, który już deklarował wsparcie swoimi siłami, aby do każdego szpitala została skierowana osoba, żołnierz czy wojsk terytorialnych, czy armii operacyjnej, który będzie odpowiadał za aktualizowanie tego systemu, bo jednocześnie w tym tygodniu też wprowadzimy rozwiązanie na poziomie rozporządzenia ministra zdrowia, które będzie zobowiązywało do odświeżania zawartości systemu co najmniej co 3 godziny, bo do tej pory informacje, jakie właśnie też w trybie weryfikacji i kontroli otrzymywaliśmy, to były takie, że ten system był wypełniany raz dziennie, co oczywiście powodowało, że po kilku godzinach był nieaktualny. Tutaj jest to dla nas zdecydowanie priorytet działania. Widzimy tą sytuację korkowania się systemu ratownictwa medycznego z tym związaną i dlatego traktujemy to zagadnienie jako najwyższy priorytet.